mediami, że w ostatnim czasie gratulacje i nieskromny prezent, ale myślę, że to też będzie kandydat do tytułu w najbliższym czasie. Teraz, jak mówiłem już o przestrzeni podróżowania, to z wielką radością chciałbym przypomnieć Państwu, bo wiadomo, że decyzją to pewnie było już komisji, która skierowała wniosek do prezydenta, decyzją oczywiście odpowiedniej kapituły. Pan Paweł Kolbicz został nominowany do najważniejszego osiągnięcia naukowego, jaki jest tytuł profesorski. Dla nas, dla naszej społeczności, myślę, dla wszystkich jest to bardzo, bardzo ważne, żeby rozwijać się w tym zakresie. Zatem, panie profesorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z życzeniami nieograniczonej przestrzeni na każdej niwie naukowej i osobistej. Wszystkiego dobrego. I tradycyjnie. To osiągnięcie, oczywiście to osiągnięcie już było dawno, mamy pewne opóźnienia, ale cieszymy się z tych opóźnień wykładowych, bo jeżeli wykładów czwartkowych, jak już mówiłem, jest dużo, to znaczy, że tych tytułów jest dużo. Mamy pewną kolejkę, choć ona nie jest tak wielka, jaką chcielibyśmy, żeby oczywiście była. W związku z tym liczymy, że tych tytułów będzie konkurencyjnych, dużo, dużo więcej. Zapraszam Państwa serdecznie na wykład pana profesora, którego tytuł za chwilę zauważycie. Podejrzewam, że ta prezentacja jest pewnie na drugim prezentacji. Bardzo proszę, panie profesorze. Jeszcze pan dziekan. Aha, przepraszam, to jeszcze pan dziekan powie o Sylwetce. Tak jest, o Sylwetce. Jego magnificencjo, szanowni państwo. Pan profesor Paweł Kolbicz reprezentuje dyscyplinę matematyka. Pracuje na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, ale też ma korzenie takie elektryczne, bo w roku 1988 ukończył Technikum Energetyczne w Poznaniu. Studia magisterskie matematyczne ukończył na Politechnice Poznańskiej w roku 1993. Podczas studiów otrzymał złotą odznakę Primus Inter Pares, a w roku 1992 uzyskał stypendium ministra edukacji narodowej. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 1996, a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku 2006. Tytuł naukowy profesora uzyskał w bieżącym roku. Otrzymał również stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców. To był rok 1997. Stypendium wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2002.
oraz prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Władysława Orlicza w roku 2006. Pan profesor jest specjalistą z zakresu analizy funkcjonalnej, w szczególności geometrii przestrzeni Banacha. Jego działalność naukowa obejmuje m.in. funkcyjne przestrzenie Banacha, przestrzenie Ketego-Bochnera, symetryzację funkcyjnych przestrzeni quasi-Banacha, przestrzenie będące optymalnymi dzielinami operatorów Hardiego, przestrzenie punktów, multiplikatorów, punktowych iloczynów oraz faktoryzację funkcyjnej przestrzeni quasi-Banacha. Jak widzimy, aby zrozumieć, czym pan profesor się zajmuje, no niezbędny jest dzisiejszy wykład. Pan profesor jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Ma około 400 cytowań. Indeks Hirsch'a wynosi 12. Jest promotorem 3 przewodów doktorskich. 2 przewody obronione zostały z wyróżnieniem. Recenzentem w przewodach doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych. Jeśli chodzi o staże i pobyty naukowe, to pierwszy staż był w Instytucie Matematyki w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2002. 5-krotnie był na Uniwersytecie Lea we Szwecji. Jeśli chodzi o... Pan profesor też jest bardzo aktywny organizacyjnie. Pełnił 2-krotnie funkcję prodziekana na Wydziale Elektrycznym. Wówczas najpierw był to prodziekan do spraw nauki, promocji i rozwoju na Wydziale Elektrycznym, a później prodziekan do spraw nauki. Pan profesor jest aktualnie kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki, członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Interesuje się nie tylko nauką, ma też inne zainteresowania. Grał sportowo w brydża, brał udział w rozgrywkach pierwszoligowych na poziomie pierwszej ligi i ekstraklasy. Gra w tenisa ziemnego, stołowego, jeździ na rowerze. Nie wiem, czy w taką pogodę na Politechnikę, ale dziękuję bardzo. Wszystko z mojej strony. Proszę bardzo. Magnificencjo rektorze, szanowny panie rektorze, szanowny panie dziekanie, szanowni państwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego wykładu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić otoczkę moich wątków badawczych. Proszę mi pozwolić rozpocząć od myśli dwóch słynnych matematyków, Stefana Banacha i Hugona Steinhausa, twórców szkoły lwowskiej matematycznej, słynnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawiciele tej szkoły lwowskiej po wojnie utworzyli ośrodki naukowe w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Stefan Banach jest uważany za jednego z najbardziej wybitnych matematyków XX wieku i za jednego z głównych twórców światowej analizy funkcjonalnej, a Hugo Steinhaus był matematykiem, który odkrył talent Banacha na plantach krakowskich i później razem współpracowali we Lwowie. Stefan Banach powiedział: matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne. A Hugo Steinhaus stwierdził: między duchem a materią, przepraszam, pośredniczy matematyka. Chciałbym rozpocząć króciutko od moich współpracowników i mistrzów. Współpracowałem z matematykami z ośrodków z Polski, także Szwecji, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Do moich mistrzów i nauczycieli, wśród moich mistrzów i nauczycieli chciałbym wymienić profesora Henryka Chudzika i profesora Juliana Musielaka,
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz promotora mojego doktoratu, profesora Ryszarda Puciennika. Szanowni Państwo, profesor Junal Musielak wypromował 36 doktorów. W matematyce już wypromowanie 10 doktorów jest znakomitym osiągnięciem, zatem to osiągnięcie jest dość niewyobrażalne. Wśród jego wychowanków kilku stało się szybko profesorami tytularnymi, na przykład profesorowie Chudzik, Kamińska, Płóciennik, Skrzypczak czy profesor Urbański. Jeżeli spojrzeć na matematyczne drzewo genealogiczne profesora Musielaka w drugim kierunku, to znaczy na jego promotora i promotorów, jego promotorów, to to drzewo też jest niezwykle ciekawe. Chciałbym tu również wspomnieć jednym z doktorantów profesora Orlicza, jest tutaj obecny profesor Lech Maligranda, który od 10 lat jest jednym z kluczowych moich współpracowników. Wśród promotorów i nauczycieli Władysława Orlicza szybko możemy znaleźć nazwiska wybitnych matematyków o fundamentalnym znaczeniu, nie tylko dla analizy, takich jak Steinhaus, Hilbert, Czebyszew, Gauss, Dirichlet, widzimy Poisson, Fourier, Lagrange, Leibniz, Bernoulli czy Euler. Szanowni Państwo, kilka informacji, o których już wspomniał pan dziekan Szeląg, więc pozwolicie Państwo, że ominę je w wypowiedzi. Indeks Hirsza, publikacje, wypromowani doktorzy, czy nagrody i wyróżnienia. Również pan dziekan Szeląg wspomniał o funkcjach pełnionych na uczelni. Szanowni Państwo, mówić krótko o wynikach matematycznych jest niezwykle trudno ze względu na mocno abstrakcyjny charakter tej dyscypliny. Nawet na konferencjach matematycznych jest duży kłopot w precyzyjnym określeniu obszaru referatu, czyli przestrzeni i własności. Stąd wybrałem tutaj pewne wątki z moich badań, które wymagają z jednej strony minimalnego zbioru definicji, a z drugiej strony, jesteśmy na uczelni technicznej, nawiązują do ważnych zastosowań. Zatem plan prezentacji jest następujący. Króciutko wspomnę o przestrzeniach skończenia wymiarowych. Później naszkicuję obraz funkcyjnych przestrzeni, którymi zajmujemy się w naszej grupie. A następnie wybiorę dwa wątki z mojego obszaru badawczego do trochę dokładniejszego omówienia. Proszę Państwa, oczywiście norma euklidesowa na płaszczyźnie wyraża długość wektora. Przy pomocy tej normy wprowadzamy w sposób naturalny odległość euklidesową, ale oczywiście nie jest to jedyny naturalny sposób mierzenia normy na płaszczyźnie. Wśród naturalnych norm na płaszczyźnie możemy rozważyć normę typu L1, normę typu maksimum, czy normę pośrednią pomiędzy L1 a nieskończoność, normę petą przy P większym lub równym od 1 nieskończonym. Tak więc już teraz widać, że wybrana norma mierzy wielkość ustalonego parametru, wybraną wielkość ustalonego elementu danej przestrzeni. Oczywiście w n-wymiarowej przestrzeni możemy w ten sam sposób rozważać te naturalne normy. Dla przypomnienia tylko króciutko, oczywiście w przestrzeni liniowej każda norma musi spełniać trzy naturalne warunki: 0 w zerze, pozytywną jednorodność i nierówność trójkąta. Oczywiście przy pomocy normy w przestrzeni liniowej wprowadzamy fundamentalną własność metrykę czy odległość, a z jej pomocą możemy wprowadzić bardzo ważne pojęcie kuli o środku x0 i promieniu r, czy też kuli lub sfery jednostkowej w tej przestrzeni liniowej, unormowanej. Oczywiście te pojęcie metryki czy normy wyznacza fundamentalne pojęcie zbieżności ciągu elementów do elementu granicznego. Warto wspomnieć
dość oczywisty fakt, że w przestrzeni skończenia wymiarowej wszystkie normy są równoważne, to znaczy wyznaczają to samo pojęcie zbieżności. Innymi słowy, zbieżność w sensie jednej normy daje od razu zbieżność w sensie każdej innej skończenia wymiarowej przestrzeni. Oczywiście tak już być nie musi w przestrzeniach nieskończenia wymiarowej. Natomiast w skończonym wymiarze wszystkie normy są równoważne, co to z grubsza wynika z tego, że jeżeli ciąg jest zbieżny w sensie normy w skończonej wymiarowej przestrzeni, to jest zbieżny po współrzędnych, a tych współrzędnych jest skończenie wiele. Elementarne rachunki pozwalają narysować kulę jednostkową w tych trzech naturalnych normach, czyli w normie euklidesowej kula kolorem szarym, w normie typu L1 kolorem zielonym i kolorem czerwonym kula w przestrzeni typu L nieskończoność, czyli z normą maksimum. Zobaczymy za chwilę, jak przyjęcie normy wpływa między innymi, tutaj zobaczymy, jak ono wpływa na pojęcie ścisłej wypukłości, fundamentalny dość w geometrii przestrzeni Banacha. Proszę Państwa, co mierzy norma? W przestrzeniach nieskończenie wymiarowych oczywiście element ma już nieskończenie wiele stopni swobody, więc wybór normy jeszcze jaskrawiej różnicuje przestrzenie, które rozważamy. Wśród przestrzeni ciągowych oczywiście w sposób naturalny możemy rozważyć normę euklidesową, tak jak przed chwilą. Tu będziemy mówili o przestrzeni szeregów zbieżnych z kwadratem. Tak samo możemy rozważyć normę typu L1, czy normę typu L nieskończoność, czy normę typu LP, pośrednią i normę typu L nieskończoność. W ten sam sposób, jeżeli rozważymy przestrzenie funkcji zamiast przestrzeni ciągów, na przykład weźmy przestrzeń funkcji mierzalnych na odcinku 0,1 lub na półprostej, to oczywiście w podobny sposób możemy mówić o przestrzeniach Lebesga LP, gdzie norma jest wyrażona za pomocą całki, lub o przestrzeniach typu L nieskończoność funkcji istotnie ograniczonych. Na tym slajdzie możemy zauważyć, że w zależności od przyjęcia normy oczywiście mierzymy albo masę, albo amplitudę elementu. Ponadto zauważmy, że te dwa przypadki wskazane tutaj są szczególnym przypadkiem, oba są szczególnym przypadkiem ogólnej całki względem miary. W analizie rozważamy całkę względem dowolnej miary sigma skończonej i zupełnej. I wtedy, jeżeli weźmiemy miarę bezatomową Lebesga na odcinku lub półprostej, dostaniemy przestrzenie funkcyjne LP, a jak weźmiemy miarę liczącą, dyskretną, dostaniemy przestrzeń ciągów. Proszę Państwa, ten zbiór tu przestrzeni funkcyjnych wskazanych to dopiero wstęp do wielce różnorodnej rodziny funkcyjnych przestrzeni Banacha. Zauważmy, że normę w przestrzeni LP, normę całkową, możemy oczywiście równoważnie zapisać za pomocą funkcji fi udopetej. Ta funkcja to oczywiście funkcja wypukła przy p większym równym od 1. Władysław Orlicz bardzo trafnie zastąpił funkcję potęgową dowolną funkcją wypukłą, niemalejącą i zerującą się w zerze. Oczywiście otrzymujemy w ten sposób o wiele bardziej różnorodną rodzinę przestrzeni funkcyjnych. Jednak wtedy, jeżeli w tym momencie w ten sam sposób spróbujemy zdefiniować funkcjonał za pomocą skończonej całki, gdzie fi jest funkcją wypukłą, to okaże się, że on nie jest w ogólności przestrzenią liniową. Niedogodność tę usunięto, modyfikując nieco pojęcie przestrzeni. I tak przestrzeń Orlicza rozumiemy jako zbiór tych funkcji mierzalnych, na których ta całka tutaj jest skończona z pewnym lambda, a nie z jedynką. Następnie przestrzenie Orlicza z naturalną normą, którą nazwano później normą Luksemburga na Kano, szybko zostały uznane za klasyczne, no, również z uwagi na liczne zastosowania. O wiele szerszą klasą przestrzeni niż przestrzenie Orlicza są tak zwane przestrzenie symetryczne, bardzo ważne w teorii interpolacji operatorów liniowych, teorii interpolacji operatorów.
Przypomnijmy, że w klasycznej interpolacji funkcji przybliżamy funkcję, interpolujemy na podstawie znanych wartości w punktach zwanych węzłami. Jeżeli chcemy szukać podobieństw, to możemy powiedzieć, że w teorii operatorów liniowych węzłami stają się przestrzenie funkcyjne. I tak na przykład przestrzeń Banacha X będzie nazywana przestrzenią interpolacyjną pomiędzy L1 i L-nieskończoność. No, jeżeli każdy operator, który jest liniowy i ciągły na końcach, czyli na z L1 do L1 i z L-nieskończoność do L-nieskończoność, będzie liniowy i ciągły z X do X. A nazwa przestrzenie symetryczne jest bardzo naturalna, ponieważ norma w każdej przestrzeni symetrycznej jest nieczuła ze względu na branie odwzorowań zachowujących miarę, a w szczególnym przypadku możemy myśleć w ten sposób, że norma w przestrzeni symetrycznej nie zmienia się po dowolnej translacji, po dowolnym przesunięciu funkcji. Norma pozostaje taka sama. Ale oczywiście nie każde przestrzenie są symetryczne. Wystarczy wyobrazić sobie przestrzenie z normą całkową, gdzie dodajemy jeszcze wagę nietożsamościowo równą 1. Taka przestrzeń przestaje być symetryczna oczywiście. Dochodzimy w ten sposób do jeszcze ogólniejszej klasy funkcyjnych przestrzeni Banacha, którymi zajmujemy się w naszej grupie. Żeby spojrzeć na różnorodność przestrzeni funkcyjnych, przygotowałem taki obrazek. Oczywiście widzimy tutaj najmniejsze wspomniane przestrzenie Lebesga, później przestrzenie Orlicza, dalej ogólniejsze przestrzenie Calderona Łożanowskiego. W pewnym zakresie przecina się to jeszcze z przestrzeniami symetrycznymi, o których wspomniałem, i kolorem zielonym funkcyjne przestrzenie Banacha. Jeszcze ogólniejsza rodzina przestrzeni Ketego-Bochnera kolorem czerwonym. Element zielonego zbioru, czyli element funkcyjnej przestrzeni Banacha, jest to funkcja o wartościach liczbowych. Natomiast elementem przestrzeni Ketego-Bochnera E od F jest funkcja posiadająca wartości w dowolnej przestrzeni Banacha F. Mówimy funkcji o wartościach wektorowych. Oczywiście, jak możemy spojrzeć na różnorodność tych przestrzeni? Jeżeli na przykład znamy jakieś klasyczne twierdzenie prawdziwe dla przestrzeni LP, a potrafimy je udowodnić dla przestrzeni Orlicza lub przestrzeni symetrycznych lub jeszcze szerzej, to oczywiście dostajemy coraz to mocniejsze twierdzenia działające w coraz szerszych klasach funkcyjnych. Oczywiście najczęściej musimy wykorzystać do dowodu takiego twierdzenia zupełnie nowe metody czy techniki dowodowe. No i tylko takie sytuacje nas interesują. Patrząc z innej trochę perspektywy na różnorodność przestrzeni w ramach przestrzeni symetrycznych, oprócz przestrzeni Lebesga czy Orlicza, między innymi znajdują się tutaj różne przestrzenie typu Lorentza, gamma PW i lambda PW. No ważne oczywiście w teorii interpolacji operatorów. Ten poprzedni slajd, proszę Państwa, to jest tylko fragment całej mozaiki, możemy powiedzieć. Oprócz tego należy wspomnieć inne ważne przestrzenie, na przykład przestrzenie funkcji ciągłych, gdzie norma mierzy amplitudę. Przestrzenie typu Sobolewa, gdzie norma mierzy jednocześnie masę, czyli całkowalność, oraz stopień gładkości, czyli różniczkowalność. Te przestrzenie są bardzo ważne w teorii równań różniczkowych i w rachunku wariacyjnym. Wspomnijmy tutaj również przestrzenie Hilberta, no, które są bardzo ważne w fizyce kwantowej, gdzie teoria operatorów na przestrzeniach Hilberta pełni kluczową rolę. W naszej grupie zajmujemy się ogólniej niż przestrzeniami Banacha, również przestrzeniami quasi-Banacha, czy przestrzeniami F-unormowanymi. I tak quasi-normę czy F-normę otrzymujemy po prostu osłabiając pewne założenia w definicji normy, otrzymując o wiele bogatszą i szerszą klasę przestrzeni niż przestrzenie unormowane. Proszę Państwa, teraz parę słów na temat różnorodności własności geometrycznych. Poprzedni wątek dotyczył różnorodności przestrzeni, w których się poruszamy.
Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o różnorodności własności geometrycznych. Zaś trochę dokładniej wspomnę tylko o dwóch. Przypomnijmy, że przestrzeń jest nazywana ściśle wypukłą, jeżeli środek odcinka łączącego dwa elementy na sferze leży ściśle wewnątrz kuli. To oczywiście oznacza równoważnie, że na sferze jednostkowej nie ma odcinków o dodatniej długości. Z tym równoważnym stwierdzeniem będziemy się jeszcze dość często do niego nawiązywać. O jednostajnej wypukłości mówimy zaś wtedy, kiedy chcemy mierzyć, jak daleko od brzegu kuli, położony jest środek odcinka łączącego dwa elementy na sferze, jak daleko względem jego długości. Różnica pomiędzy tymi dwoma własnościami jest ogromna, jednak dopiero w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych. Nie trudno pokazać, że w każdej skończenie wymiarowej przestrzeni ścisła i jednostajna wypukłość są równoważne. Na to z uwagi m.in. na twierdzenie Riesa o zwartości kuli w przestrzeni skończenie wymiarowej. Dobrą ilustracją dla poprzednich dwóch pojęć, dla pojęcia ścisłej wypukłości są wspomniane przez nas normy poprzednio. Jeżeli na płaszczyźnie weźmiemy normę euklidesową, to oczywiście widzimy, że ta kula jest ściśle, czyli jednostajnie wypukła, jesteśmy w skończonym wymiarze. Jeżeli natomiast weźmiemy na płaszczyźnie normę typu maksimum, gdzie kula ma kształt kwadratu, oczywiście widzimy, że ta przestrzeń nie jest ściśle wypukła, gdyż na sferze znajdują się odcinki o dodatniej długości. Własności geometryczne mają szereg zastosowań, na przykład w teorii punktu stałego, w teorii aproksymacji, w teorii optymalizacji i sterowania, w probabilistyce, w teorii ergodycznej, na przykład w teorii uogólnionych operatorów odwrotnych. Chciałbym pokrótce wspomnieć o teorii punktu stałego i o teorii aproksymacji. Przypomnijmy słynne twierdzenie Banacha o kontrakcji. Otóż kontrakcją jest odwzorowanie T z przestrzeni metrycznej zupełnej w siebie, takie, że odległość pomiędzy obrazami jest mniejsza lub równa jednostajnie ze stałą L mniejszą od 1 od odległości między argumentami. Wtedy Banach udowodnił, że każde takie odwzorowanie zwężające z przestrzeni metrycznej zupełnej w siebie ma dokładnie jeden punkt stały. Ponadto, wybierając dowolny punkt przestrzeni, możemy z łatwością zbudować ciąg zbieżny do tego punktu stałego. Oczywiście zbieżny myślimy w sensie normy. I ten ciąg jest, lub w sensie metryki. Tak? I ten ciąg jest zbieżny do punktu stałego ze znaną prędkością zbiegania wyznaczoną przez powyższy współczynnik. A ciąg ten oczywiście budujemy i tworząc kolejne iteracje odwzorowania T na elemencie x0. Można wspomnieć, że Banach udowodnił to twierdzenie dla przestrzeni unormowanej, aż szybko zostało zauważone przez innego matematyka, że praktycznie z tym samym dowodem twierdzenie jest prawdziwe szerzej dla przestrzeni metrycznych. Twierdzenie Banacha ma szereg zastosowań. Wspomnijmy tu tylko twierdzenie Picarda Lindelofa o zagadnieniu Cauchy'ego dla równania różniczkowego zwyczajnego. Twierdzenia o istnieniu jednoznaczności rozwiązań dla równań całkowych. Również możemy znaleźć twierdzenie Banacha wykorzystane w dowodach wielu twierdzeń matematycznych z bardzo różnych działów matematyki. Szanowni Państwo, założenie w twierdzeniu Banacha o stałej L mniejszy od 1 jest dość restrykcyjne. Gdyby nam się udało wykazać podobne twierdzenie ze stałą L równą 1,
Zakres takiego twierdzenia byłby oczywiście o wiele szerszy. Twierdzenie byłoby istotnie mocniejsze. Czyli w sposób naturalny pojawia się definicja odwzorowania nierozszerzającego. Mamy tą nierówność spełnioną ze stałą L równą 1. Okazało się jednak szybko, znaleziono przykłady przestrzeni Banacha i odwzorowań nierozszerzających bez punktów stałych. Tak, to pokazuje, że sensowna jest poniższa własność. Tak, mówimy, że przestrzeń Banacha ma własność punktu stałego, jeżeli każde nierozszerzające odwzorowanie określone na niepustym, ograniczonym, domkniętym i wypukłym podzbiorze A ma punkt stały. Następnie w trakcie dynamicznego rozwoju metrycznej teorii punktu stałego znaleziono wiele własności geometrycznych, które implikują punkt stały. Wspomnę tutaj tylko o kilku takich własnościach, które podałem na slajdzie. Jak możemy patrzeć na różnorodność tych własności w kontekście punktu stałego? Oczywiście, jeżeli umiemy wykazać twierdzenie, że na przykład jednostajna ortogonalna wypukłość implikuje punkt stały, to jest to twierdzenie o wiele silniejsze niż to, że jednostajna wypukłość implikuje własność punktu stałego. Stąd oczywiście z jednej strony dążymy do znalezienia możliwie najsłabszych własności, które implikują własność punktu stałego. No, na przykład walka o to, by wykazać, że jednostajna niekwadratowość implikuje własność punktu stałego, trwała dość długo. Z drugiej strony, dla konkretnej przestrzeni Banacha czasami łatwiej będzie sprawdzić, że ona jest jednostajnie wypukła, niż na przykład, że ma strukturę normalną i jest refleksywna z uwagi na bardziej złożoną strukturę definicji pojęcia struktury normalnej. Zatem w niektórych sytuacjach będą nam się przydawać mocniejsze własności. Oczywiście, jeżeli dążymy do maksymalnie jak najmocniejszych twierdzeń, to szukamy własności najsłabszych. Jako przykład w wyniku chciałbym zaprezentować tutaj twierdzenie dotyczące jednostajnej wypukłości przestrzeni Calderona-Łozanowskiego. Te przestrzenie Calderona-Łozanowskiego są uogólnieniem przestrzeni Orlicza. One są generowane przez funkcyjną przestrzeń Banacha E i przez funkcję Orlicza φ. Postać tego twierdzenia wygląda na skomplikowaną, ale wybrałem je dlatego, ponieważ łatwo opowiedzieć jego ideę. Otóż okazuje się, że przestrzeń Calderona-Łozanowskiego jest jednostajnie wypukła wtedy i tylko wtedy, gdy po pierwsze w punkcie A zarówno przestrzeń E, jak i funkcja Orlicza φ ma dobre własności monotonicznościowe. Te warunki oznaczają dobre własności monotonicznościowe. Na przykład warunek delta 2 oznacza, że funkcja φ ma ograniczony charakter wzrostu. I w punkcie B mamy pewną dychotomię z uwagi na alternatywę tych nierówności. Otóż okazuje się, że przestrzeń jest jednostajnie wypukła wtedy i tylko wtedy, gdy albo warunek pierwszy, przestrzeń E jest jednostajnie wypukła, a jeżeli nie, to funkcja Orlicza φ poprawia niedogodności kształtu sfery przestrzeni E przez swoje odpowiednio dobre własności wypukłościowe. I krótko mówiąc, możemy powiedzieć, albo przestrzeń E jest dobrze jednostajnie wypukła, dobrze w sensie jednostajnie wypukła, albo funkcja φ ma odpowiednio dobre własności wypukłościowe naprawiające te niedogodności. Tą dychotomię, o której tutaj wspominam, bardzo dobrze widać na kolejnym przykładzie. Znowu rozważymy przykład przestrzeni dwuwymiarowej z normą określoną pewnym wzorem XW. Elementarne rachunki wtedy pozwalają naszkicować sferę tej przestrzeni dwuwymiarowej. Po lewej stronie widzimy sferę przestrzeni dwuwymiarowej E z zadaną normą. Sfera składa się z kawałkami z łuków i kawałkami z odcinków, czyli przestrzeń E zgodnie z definicją nie jest ściśle wypukła. Również funkcja Orlicza φ generująca tą przestrzeń εφ jest kawałkami jednostajnie wypukła, bo na kawałku jest kwadratowa.
ale kawałkami jest afiniczna. Na kawałku jest afiniczna. Mimo to, przy dobrze ustalonym parametrze K, okazuje się, że chociaż przestrzeń E nie jest ściśle wypukła i funkcja φ nie jest w całości jednostajnie wypukła, to wygenerowana przestrzeń φ jest już ściśle wypukła. Na sferze nie ma odcinków o dodatniej długości. I tak jak wspomniałem, funkcja φ naprawiła niedogodności kształtu sfery przestrzeni E przez swoje odpowiednio dobre własności na odpowiednich zbiorach. Drugi obszar zastosowań dla własności geometrycznych, który wybrałem, to aproksymacja w przestrzeniach Banacha. Dla przestrzeni Banacha X i podzbioru niepustego K oraz dla elementu X leżącego poza tym zbiorem, tak, przez dx od K oznaczymy odległość elementu X od K, a przez pk od X oznaczymy zbiór elementów najlepszego przybliżenia. To znaczy zbiór tych wszystkich elementów z tego zbioru K, które realizują odległość elementu X od K. Kluczowe w teorii aproksymacji są twierdzenia, gdzie staramy się podać warunki, najlepiej równoważne, na to, aby zbiór elementów najlepszego przybliżenia był niepusty, albo znaleźć warunki na to, by ten zbiór był co najwyżej jednoelementowy. Jeżeli oczywiście wykonamy koniunkcję tych warunków, otrzymamy warunki na to, by ten zbiór był dokładnie jednoelementowy. To jest najlepsza sytuacja z punktu widzenia zastosowań w aproksymacji. Otóż wydaje się, że ten zbiór PK od X elementów najlepszego przybliżenia, jeżeli wyobrazimy sobie jakiś zbiór wypukły na płaszczyźnie, wydaje się, że ten zbiór PK od X musi być zawsze jednoelementowy. No, to się bierze z intuicji pochodzącej z normy euklidesowej, bo dla normy euklidesowej na płaszczyźnie oczywiście tak będzie. Jeżeli jednak rozważymy na płaszczyźnie na przykład normę typu maksimum, to już tak być nie musi. Jeżeli weźmiemy za zbiór K kulę jednostkową w tej przestrzeni, wiemy, że ona ma kształt kwadratu, i jeżeli weźmiemy element x o współrzędnych 2,0 tej przestrzeni, to elementarnie bardzo łatwo można wyliczyć, po pierwsze, że odległość elementu x od zbioru k wynosi 1, a po drugie, że zbiór elementów najlepszego przybliżenia w zbiorze k, to znaczy elementów y takich, co realizują odległość x od k, jest całym odcinkiem CD. I widzimy już tutaj, jak własności normy będą decydowały o tym, czy i jaki ten zbiór elementów najlepszego przybliżenia jest. Oczywiście wydaje się, że ten zbiór jest zawsze niepusty. Jeżeli patrzymy w kontekście przestrzeni skończenie wymiarowych, to rzeczywiście tak będzie. Natomiast w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach już łatwo podać przykłady takie, że zbiór PK od X elementów najlepszego przybliżenia będzie pusty. Muszą to być jednak nieskończenie wymiarowe przestrzenie, które nie są refleksywne. Wiadomo, że te dwie sytuacje możemy następująco scharakteryzować w przestrzeniach Banacha. Oczywiście z pewnych względów bierzemy niepuste, domknięte i wypukłe podzbiory K. Wtedy okazuje się, że zbiór PK jest niepusty wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń jest refleksywna, a zbiór PK jest co najwyżej jednoelementowy wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń jest ściśle wypukła. Które przestrzenie są refleksywne? No, nie wchodząc zbytnio w definicję tego pojęcia, pozostańmy przy stwierdzeniu, że z definicji tej wynika, iż wszystkie przestrzenie skończenie wymiarowe na przykład muszą być refleksywne. Ale z przestrzeni rozważanych przed chwilą nieskończenie wymiarowych, przestrzenie typu LP będą refleksywne przy P większym od 1 nieskończonym. Ponieważ stwierdzenia Jamesa wynika, że jednostajnie wypukła przestrzeń zawsze jest refleksywna, oczywiście z samej definicji wynika, że jednostajnie wypukła przestrzeń musi być ściśle wypukła, a zatem natychmiast z poprzednich rozważań widzimy,
że dla przestrzeni jednostajnie wypukłej zbiór elementów najlepszego przybliżenia zawsze jest dokładnie jednoelementowy. Czyli widzimy, że im lepsze własności normy w sensie wypukłości czy jednostajnej wypukłości, tym lepsze wnioski dla teorii aproksymacji, a przedtem widzieliśmy, że tym lepsze wnioski dla teorii punktu stałego. Proszę Państwa, jeżeli zastąpimy przestrzenie Banacha przez funkcyjne przestrzenie Banacha, to oczywiście rozważamy mniejszą rodzinę funkcji. Z drugiej strony okazuje się, że dla tej mniejszej rodziny funkcji, by uzyskać te same wnioski dla zbioru PK elementów najlepszego przybliżenia, wystarczy użyć znacznie słabszych własności. Słabsze własności od ścisłej i jednostajnej wypukłości, będziemy o nich mówić jako o kratowych odpowiednikach ścisłej i jednostajnej wypukłości. Przypomnijmy, że ścisła wypukłość oznacza brak na sferze odcinków o dodatniej długości. Otóż o ścisłej monotoniczności mówimy, gdy brak na sferze odcinków porządkowych o dodatniej długości. Jak możemy patrzeć na odcinki porządkowe? Na przykład w skończenie wymiarowej przestrzeni odcinki porządkowe na sferze to będą odcinki, które są równoległe do osi układu. To będą odcinki porządkowe w skończonym wymiarze. Gdy nie ma takich odcinków na sferze, to przestrzeń jest ściśle monotoniczna. Okazuje się, że te pary własności są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Mianowicie jednostajna czy ścisła monotoniczność jest obcięciem jednostajnej czy ścisłej wypukłości do elementów porównywalnych w kuli jednostkowej. Jeszcze chwilę popatrzeć na związki pomiędzy wypukłościami, a kratowymi odpowiednikami, możemy spojrzeć na następujący obrazek. Tu też widzimy te związki pomiędzy jednostajną wypukłością a jednostajną monotonicznością z jednej strony i związki pomiędzy ścisłą wypukłością i ścisłą monotonicznością z drugiej strony. I te kratowe odpowiedniki pozwalają podobne wnioski wyprowadzić dla zdominowanej, mówimy, najlepszej aproksymacji w kratach Banacha. W zdominowanej aproksymacji rozważamy ten sam zbiór PK od F, elementów najlepszego przybliżenia, z tym, że rozważamy tylko systemy takie, że element F jest pod zbiorem K lub czasami możemy rozważać też systemy, gdzie element F jest nad zbiorem K. Nad w sensie oczywiście możemy rozumieć dla uproszczenia zbiór K jako zbiór złożony z funkcji. Więc wtedy widzimy to geometrycznie. Jeżeli szukamy odpowiedzi w tej zdominowanej najlepszej aproksymacji dla tych samych pytań o niepustość zbioru PK i o to, kiedy on jest co najwyżej jednoelementowy, to okazuje się, że rolę refleksywności pełni tutaj porządkowa ciągłość, czyli to jest warunek, który pozwala otrzymać równoważność. Zbiór PK jest niepusty wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń jest porządkowo ciągła, a zbiór PK jest co najwyżej jednoelementowy wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń jest ściśle monotoniczna, czyli mamy tutaj ten kratowy odpowiednik ścisłej wypukłości. Które przestrzenie są początkowo ciągłe, cóż to jest za własność, to tylko króciutko. Jest to początkowa ciągłość jest uogólnieniem znanego twierdzenia Lebesga o zmajoryzowanej zbieżności dla całek, twierdzenia, które podajemy na kierunku matematyka na kursie dla studentów. Twierdzenie o zmajoryzowanej zbieżności. Proszę Państwa, chciałbym również wspomnieć króciutko o tym, że często pojawia się naturalna potrzeba badań pojedynczych punktów przestrzeni czy pojedynczych punktów sfery w miejsce własności globalnych. Otóż
Przestrzeń, możemy powiedzieć, jest ściśle wypukła wtedy i tylko wtedy, gdy każdy punkt sfery jednostkowej jest punktem ekstremalnym. A punkt na sferze jest punktem ekstremalnym, możemy powiedzieć, że punkt na sferze nie jest punktem ekstremalnym, gdy jest środkiem odcinka łączącego dwa elementy na sferze. Wtedy punkt nie jest punktem ekstremalnym, jest środkiem takiego niezerowego odcinka. Jeżeli kula w przestrzeni normowanej nie jest ściśle wypukła, jeżeli przestrzeń nie jest ściśle wypukła, to oczywiście może mieć punkty ekstremalne. Jeżeli przypomnimy sobie obraz kuli z normą euklidesową, to widzimy, że wszystkie punkty na sferze są ekstremalne. Zaś jeżeli rozważymy normę typu maksimum, gdzie kula jest kwadratem, to na kuli znajdziemy tylko 4 punkty ekstremalne. Odpowiednikiem punktu ekstremalnego w kratach Banacha będzie punkt dolnej monotoniczności, ewentualnie punkt górnej monotoniczności. Czym jest punkt dolnej monotoniczności? Ta nazwa jest dość naturalna, to znaczy punkt X będzie punktem dolnej monotoniczności, jeżeli każdy element Y, który leży ściśle pod nim, ma normę ostro mniejszą od niego. Czyli możemy powiedzieć, że punkt nie jest punktem dolnej monotoniczności, nie jest punktem dolnej monotoniczności, gdy jest prawym końcem odcinka porządkowego na sferze. Prawym końcem takiego odcinka niezerowego, o niezerowej długości. W tym kontekście możemy powiedzieć, że przestrzeń jest ściśle monotoniczna wtedy, tylko wtedy, gdy każdy punkt jest punktem dolnej monotoniczności, na przykład. Jako przykład wniosku z badań własności pojedynczych punktów przestrzeni, przytoczę tu króciutko pewien wynik dotyczący punktu dolnej monotoniczności w przestrzeniach typu Lorentza, o których wspominałem. Jest to charakteryzacja mówiąca tyle, że punkt X jest punktem dolnej monotoniczności w danej przestrzeni wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki, to znaczy opisana jest własność punktu dolnej monotoniczności w języku własności elementu X i jego malejącego przestawienia X gwiazdka, gdzie oczywiście alfa tutaj jest miarą zbioru, na którym określona jest przestrzeń. W jest pewną wagą, która pojawia się w definicji tych przestrzeni. Sformułowane te definicje normy w tych przestrzeniach są przy pomocy odpowiednich całek. W jest funkcją wagową, a gamma jest miejscem. W jest funkcją wagową malejącą, dodatnią, a gamma jest miejscem, od którego ewentualnie waga się zeruje. Krótko mówiąc, mamy tu charakteryzację, czyli pełny opis wtedy i tylko wtedy. W każdej takiej sytuacji, kiedy charakteryzujemy coś w ten sposób, mamy najbardziej optymalne twierdzenie z jednej strony, ale z drugiej strony oczywiście musimy wykazać obie implikacje i każdy warunek w przypadku dowodzenia konieczności tego twierdzenia oczywiście. Proszę Państwa, dwa poprzednie wątki wybrałem z uwagi na dość mały zbiór definicji i na związki z zastosowaniami. Chciałbym krótko wspomnieć o pozostałych wątkach w naszej grupie. Badamy przestrzenie typu Ketego-Bochnera, o których wspominałem wcześniej, czyli funkcji o wartościach wektorowych. Zajmujemy się badaniem przestrzeni punktowych multiplikatorów, iloczynów czy faktoryzacją funkcyjnych przestrzeni quasi-Banacha. Na przykład szukamy możliwie najsłabszych założeń, przy których powiemy przestrzeń F faktoryzuje się przez przestrzeń E. Również zajmujemy się problemem komutowania różnych ważnych operacji, na przykład pytaniem, czy operator symetryzacji komutuje z operatorem punktowego iloczynu. Prowadzimy również zarówno badania jakościowe, które dotyczą własności, jak i badania ilościowe, które dotyczą modułów czy współczynników. Jak wspomniałem na początku, to do tego nawiązuje, na przykład moduł
wypukłości przestrzeni Banacha mierzy, jak daleko od brzegu kuli znajduje się środek odcinka łączącego punkty na sferze, jak daleko względem jego długości. Proszę Państwa, jeżeli badamy przestrzeń o skomplikowanej strukturze i potrafimy znaleźć warunki, przy których ta złożona strukturalnie przestrzeń ma odpowiednio dobrą kopię przestrzeni klasycznej, na przykład przestrzeni L nieskończoność czy przestrzeni L1, to z wiedzy o tym, jakie własności mają te klasyczne przestrzenie i z faktu, że mam kopię tej przestrzeni odpowiednio dobrą w badanej przestrzeni X, oczywiście możemy wyprowadzić łatwo wnioski o odpowiednich własnościach przestrzeni X. W tym kontekście badaliśmy często kopie przestrzeni L nieskończoność czy L1 w różnych przestrzeniach funkcyjnych. Oczywiście te kopie są różnego rodzaju i nazywamy je kopiami izomorficznymi, prawie izometrycznymi, izometrycznymi. Oczywiście w tym wszystkim chodzi o to, jak dokładna jest ta kopia. Jako przykład wyniku niedawnego udało nam się wykazać, że dowolna przestrzeń CX, która jest abstrakcyjną przestrzenią typu C0, zawiera zawsze porządkowo asymptotycznie izometryczną kopię przestrzeni L1, o której wspomnieliśmy na początku. To pozwoliło wysnuć szereg wniosków, między innymi pozwoliło nam wysnuć wniosek w pewnym sensie negatywny, ale te przestrzenie niestety z powodu posiadania takiej kopii nigdy nie mają własności punktu stałego. Czyli z tego względu, z punktu widzenia, powiedzmy, patrzenia na istnienie punktu stałego, to nie jest dobra informacja. Proszę Państwa, chciałbym zakończyć dwiema myślami. Pierwsza myśl pochodzi od Huona Steinhausa. Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. A druga pochodzi od Rogera Bacona. Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata. Jeszcze może na koniec pewne stwierdzenie, z którym myślę wszyscy się zgodzimy. Silna dyscyplina matematyka na uczelni technicznej jest doskonałym fundamentem dla rozwoju wszystkich nauk inżynieryjno-technicznych. I proszę mi pozwolić, każdy referat matematyczny powinien mieć chociaż jakiś śladowy dowód. Proszę mi pozwolić przedstawić dowód tego twierdzenia. Otóż uprawianie matematyki teoretycznej jest ściśle związane z pogłębionym nauczaniem matematyki dla studentów. Ten związek kluczowy i istotny czasami bywa niedostrzegany. Zaś pogłębione nauczanie matematyki dla studentów razem z innymi istotnymi warunkami, oczywiście, no jest podstawowym, jest fundamentem budowania silnych dyscyplin inżynieryjno-technicznych. Co kończy dowód tego twierdzenia? Bardzo dziękuję za uwagę. Że to matematyka jest na samej górze. Tak zwykle, no tam bywa jeszcze jakaś dziedzina, ale matematyka jest w pierwszej linii na górze. Natomiast jeżeli się
zagląda do finansowania na tej uczelni, to matematyka jest na samym dole. Ja troszeczkę skontynuuję, to dobrze, że ta prowokacja jest, bo może nie chciałem spytać tego wykładu takim stwierdzeniem, że uprzejmości, myślę wszystkich tutaj obecnych, ale również dziekanów, wydzieliliśmy Instytut Matematyki z punktu widzenia finansowego, zabezpieczając pełne finansowanie. Kiedy zaoferowałem grant rektorski, tak bezpośrednio oczywiście konkursowy, ale dedykowany, no to został on zjedzony nie w pełnym wymiarze, co mnie bardzo smuci. Więc żeby ten dowód był spełniony, to ja bym chciał prosić, żeby udowodniono, że ta dyscyplina matematyka będzie. Bo kiedy postawiliśmy takie pytanie na zespole dziekańskim, to jest zespół rektorski, dziekański, panią dyrektor Instytutu Matematyki i mówię, proszę otworzyć dyscyplinę matematyki i rozwijać matematykę, która jest mi bardzo bliska. Może nie znam się na tych przestrzeniach, albo w ogóle mi one są niestety dalekie, to mogę ubolewać, ale potrafię dodać literki chemiczne i wiem, jakie będzie stężenie i tak dalej, ale to nie o mnie mówić. Więc chciałbym, żeby ten dowód był naprawdę spełniony, żeby Politechnika Poznańska miała silną matematykę i żeby ona była fundamentem dla naszych studentów, bez względu na to, czy uprawiają nauki inżynieryjno-techniczne, ścisłe, przyrodnicze, czy nawet, albo przede wszystkim humanistyczne. To ja dołożę trochę dziewcia. Wow. Dziewcia po polsku może. No. Jeszcze więcej? Tak. Jeżeli matematycy starają się o grant na szczeblu państwowym, to są zwykle na szarym końcu. Dlatego, że matematycy są bardzo na serio. To znaczy, rzadko jest spotykane matematyka, żeby publikował za pieniądze w Open Access. Zwykle publikuje, płaci za Open Access, ale czasopismo nie jest Open Access, Extra. Także matematycy, ja wiem, że sami siebie dyskryminują, ale jeżeli jakiekolwiek przepisy się wezmą międzynarodowe, to nie ma problemu z matematykami. Natomiast jest ciągle problem w każdym kraju, jeżeli są granty państwowe na szczeblu kraju. To jest to trochę dziewczę, że to nie jest takie proste w matematyce, bo wszyscy mówią, a granty. No tak, jeżeli ktoś mówi, że będzie naprawiał koła od samochodu, to jest grant. Jeżeli ktoś będzie usprawniał z ropą, jest grant. Ale jeżeli będzie ktoś udowadniał coś o przestrzeni, nie, to nikomu nie potrzeba. Sorry, to jest to trochę dziewczę. Szanowni Państwo, nie chciałbym psuć tego wykładu i dalej dyskutować. Może jest bardzo dużo tu osób, które będą starać się o granty. To ja bym miał tylko taki apel, który myślę, że powinien być ważny, żeby po prostu aplikować, po prostu się nie poddawać. Ja wiem, że wszędzie jest trudno. Nie tylko w Polsce o takie granty i niewątpliwie nie ma wielu możliwości. Budżet na granty podstawowe w NCN-ie, nie chcę spływać tego wykładu, pewnie wrócimy do dyskusji, to jest 1 600 000 000 zł w takim krótkim zaokrągleniu. Budżet na badania stosowane to jest 7 miliardów, czyli NCBiR, NCN-u, to co mówiłem, 1 600 000 000. Jest jeszcze doskonała fundacja polska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. No i ten budżet jest również mały, ale to są granty dla najwybitniejszych, tak de facto naukowców. Pan profesor zresztą jest stypendystą, z tego co widziałem, Fundacji Nauki Polskiej, więc to daje dowód tych osiągnięć i dzisiaj mieliśmy ten udowodniony dowód, że to ten tytuł jest takim ukoronowaniem początku kariery, ja to mówię. Dopiero później należy go rozwijać i budować szkołę, tak jak pana, jak Korwicz, jak oczywiście Julian Musielak. Za parę tygodni będziemy mieć wykład jego syna, między innymi, może trochę mniej matematyczny, bardziej ornitologiczny, jak pamiętam tytuł, już zapraszam. Natomiast uważam, że to finansowanie jest za mało, ale muszę powiedzieć, że trzeba się starać. Te pieniądze nigdy nie leżą i oczywiście łatwo mi jest to powiedzieć, że trzeba się starać, ale no, można tam gdzieś przeczytać. Ja jeszcze teraz mogę miodu trochę dołożyć. Do tego dziecka, no bo to już zostawimy rzeczywiście. Znaczy, co jest pięknego w matematyce, to jest to, że jak się coś udowodni, to raz i zawsze prawda.
mnie posłuchać. Za 100 lat będzie też pan. No najważniejsze jest odkrywanie prawdy, szanowni państwo, i kiedy mówimy o uczelniach i o finansowaniu, to kiedy się mówi ten miliard, dyskutowaliśmy o tym, to kiedy państwo by dotrukowało parę miliardów i położyło naukę, to byłoby najlepiej wykorzystane pieniądze. No ale nie napędzałyby, myślę, inflacji. Ale chciałbym wrócić jednak do wykładu, bo myślę, że ta dyskusja to może w kuluarach, to oczywiście jestem otwarty. Ale... Tłumacząc się, szanowni państwo, wszystko jest w rękach instytutu. Ja otwieram drzwi i dajemy naprawdę klucze, i jeżeli państwo udźwigniecie, to chciałbym, żeby dyscyplina była. Jeżeli nie, no to ta dyscyplina umrze i to będzie z wielką tragedią, przede wszystkim dla studentów. Dla naszych studentów, dla przyszłych studentów, no bo kto będzie uczył tej matematyki? To jest wyzwanie poważne i przed tym wyzwaniem stoję. Do końca tego miesiąca, przyszłego miesiąca, grudnia, powinniśmy podjąć jeszcze większe decyzje i na przyszłość. To jest istotne. Drugą taką dyscypliną, którą chcielibyśmy budować, która być może jest częściowo przyszłościowa, to jest inżynieria biomedyczna, bo my jesteśmy spóźnieni co najmniej o 10-20 lat w racji uczelni, patrząc na inne, bo będziemy coraz mniej zdrowi, mówiąc ogólnie, bo jak się starzeje społeczeństwo, to ono musi się rzeczy być mniej zdrowe, więc potrzebne nam jest to wsparcie szeroko rozumiane, gdzie matematyka też ma swoje funkcje. To teraz do wykładu, trochę miodu. Okej. Grzegorz jest dobrze, w tej masce nie poznałem. Jest pytanie z tyłu, panie profesorze. Okej, to Grzegorz. Pan profesor Musiera. Okej. Krótkie pytanie, a potem krótka prywatna, ale najpierw krótkie pytanie. Na 31 slajdzie pojawiło się coś, co mnie zaskoczyło. Jeżeli dla dowolnych y zawarty pomiędzy 0 a x, to jest drugi punkcik, trzecia linijka, takich, że y jest różny od x. Moje pytanie jest następujące. Czy nie wystarczyłoby tam wcześniej dać ostre nierówności, czyli od 0 do y ostra nierówność x, i wtedy już nie musielibyśmy, że y jest różny od x. Znaczy, często używają ludzie symbolu y mniejsze od x dla sytuacji, kiedy dla wszystkich argumentów ta funkcja y ma wartości ostro mniejsze od x. A dla podkreślenia używamy tu takiego zwrotu, że chodzi o to, że kawałkami funkcja y może być równa x, a na zbiorze miary dodatniej musi być pod. Czyli inaczej mówiąc, to jest trochę... To czasami jest rozróżnialny symbol, dlatego często piszemy dla uściślenia uwagi coś takiego. A teraz jeszcze ta chwila prywaty, tak ponieważ pan ładnie mówił o moim ojcu, to chciałbym powiedzieć, że gdy już miał tych 30 mniej więcej doktorów wybronionych, to stwierdził, że czas jest na jego uczniów i nie przyjmował, bo by doszedł do 50 spokojnie. I oczywiście zapraszam na wykład o ptakach, żeby było łatwiej i przyjemniej, to wykład o ptakach w przyszłym miesiącu. 9 grudnia, tak? Dobrze. Nie wiem, jeszcze nie znam terminu, tak, chyba termin. Ale to sobie wpiszę do kalendarza. Profesor Musielak oczywiście uczył u nas na Politechnice i miałem przyjemność. Zresztą jeden z moich mistrzów, który mnie zafascynował analizą funkcjonalną, jego wykłady na ten temat no są nie do zapomnienia. To jeszcze może ciekawostkę dorzucę. Po II wojnie światowej pewne braki w wyszkoleniu i ojciec brał korepetycje z jednego przedmiotu, tylko jednego, z matematyki. Potrzebował korepetycji. No tak, każdy może, proszę państwa, nawet startując ze słabego punktu, wysoko. Mogę jeszcze miodu? Zależy, co było tym słabym punktem. Chciał być doskonały. Bardzo proszę. Więc po pierwsze, podziwiam, że można było przedstawić taką abstrakcję dla tutaj audience. Także znakomicie to można było posłuchać, to jest jedno. A teraz, ponieważ padło też słowo odnośnie profesora Musielaka, to 3 lata temu, jak w rozmowie z tatą, jak rozumiem, i się zapytałem, dlaczego się skończyło na tych 36 doktoratach. A profesor Musielak mi powiedział, profesor Olicz, mój promotor, miał 37, ja nie mogę tej cyfry przekroczyć. Tej liczby, dobrze.
Także to taka w związku z tym. Bardzo proszę. Chciałam zapytać jeszcze, czy geometria na przestrzeni Banacha również się sprawdza w zbiorze liczb zespolonych? Tak, zespolone przestrzenie Banacha oczywiście są rozważane, tam niektóre pojęcia stają się, no całkiem inaczej trzeba na nie patrzeć, na przykład na ścisłą czy jednostajną wypukłość w sensie zespolonym. Tak, rozważane są zespolone przestrzenie Banacha, czyli wtedy bierzemy przestrzeń liniową nad ciałem i zespolone. Dziękuję. Bardzo proszę. Moje nazwisko Czesław Rzeźnik. Ja korzystałem z swojej pracy, bo jak widać już po twarzy, jest to czas przeszły, z jakichś tam podstaw matematyki. Jeżeli dobrze pamiętam, to na pierwszym slajdzie, jeżeli pan profesor wrócił, tam była taka myśl chyba Steinhausa. A to pewnie drugi, czy ktoś tam. O, że matematyka pośredniczy między duchem a materią. Czyli niewątpliwie ta relacja między duchem a materią matematyki jest. I pytanie moje, w gronie matematyków, być może, że tu nie bardzo stosowne, za co przepraszam, ale czy inspiracje do wyszukiwania tych problemów naukowych są tylko wytworem państwa ciekawości intelektualnej, jakiejś tam szerokiej znajomości problematyki, czy funkcjonując tutaj na uczelni technicznej, pewne inspiracje pochodzą właśnie z tej materii, mówiąc bardzo trywialnie. Czy można te rzeczy przenieść tam? Gdzieś mi się pojawiło takie stwierdzenie chociażby, że te akurat rozważania z zakresu przestrzeni Banacha pozwalają udowodnić pewne twierdzenia z zakresu teorii grafów. Teoria grafów w zastosowaniach, szczególnie do procesów technicznych, procesów dyskretnych, jest w wielu przypadkach bardzo pożądana. Czy właśnie macie inspirację od tej materii, to znaczy relacja zwrotna? Na przykład Banach i Steinhaus w okresie tworzenia szkoły lwowskiej i pracy w Lwowie interesowali się też mechaniką. Z drugiej strony, my tu w obrębie wiele lat nasza grupa uczestniczyła w seminarium takim środowiskowym geometrii przestrzeni Banacha, prowadzonym między innymi przez profesora Chudzika na UAM-ie. I tam oczywiście inspiracje bywały, ale najczęściej bywały z otoczki badań innych dobrych matematyków i tam szukaliśmy inspiracji, gdzie można robić jeszcze lepsze twierdzenia, gdzie można szukać naturalnych pytań. Raczej bym powiedział, że z takiej czystej materii, czyli z matematyki stosowanej, to w obrębie tych badań geometrii przestrzeni Banacha są czasami oczywiście motywacje, ale to są motywacje nie z nauk inżynierskich, tylko z innych działów, o których wspominałem, matematycznych bardziej niż inżynierskich. Także motywacje za blisko świata rzeczywistego, takiego inżynierskiego, w moim odczuciu nie leżą. Może świat rzeczywisty jeszcze nie nadąża, żeby korzystać z tej matematyki jako modeli procesów, systemów, które opisuje, które bada. Gdyby faktycznie było więcej kontaktów między dyscyplinami, to i takich trochę głębszych, to może by się okazało, że niektóre z tych rzeczy, które są robione w matematyce czy w analizie funkcjonalnej, znalazłyby wtedy więcej zastosowań. Gdyby, ale to by musiał być jakby styk z dwóch światów. Tak, bo jeszcze patrząc z tego praktycznego punktu widzenia, to znaczy badacz z zakresu nauk technicznych, czy w ogóle z jakichś nauk stosowanych, podejmuje próby modelowania matematycznego tych procesów, systemów, którymi się zajmuje i niekiedy brak mu pewnego aparatu matematycznego do opisania tych zjawisk, przy czym nie wynika to może z tego, że matematycy nie oferują tego aparatu, ale właśnie z tej relacji pomiędzy matematykami a tymi
pracują, budują tą naukę w sferze materialnej, ale to taka moja dygresja, także to bez odpowiedzi. Mogę zabrać głos? Proszę, jak najbardziej. Znaczy, przepraszam, bo ja tu pracuję półtora roku, więc ja tu nie wiem, ale z poprzedniej mojej uczelni, czyli Luleå University w Szwecji, to były przynajmniej trzy dziedziny, o których, bo ja znam tych ludzi, gdzie teoria smarowania, konkretne rzeczy są robione, jest potrzebna matematyka, przestrzenie Sobolewa. Machine learning, który jest teraz popularny na topie, gdzie jest potrzebne modelowanie plus matematyka. I trzecie, żebym wspomniał, to jest big data. Nie wiem, czy to w polsku się chyba mówi jakoś inaczej, albo w przybliżu. I też konkretne wybrane modele, gdzie się używa przestrzeni. Ja z poprzedniej pracy wiem, bo znam ludzi, a tutaj za krótko pracuję, nie potrafię nic powiedzieć. Czyli wykorzystać aparat. Tak, no przestrzenie Sobolewa, dokładnie. Jest konkretny model, pojawia się równanie różniczkowe, zagadnienia brzegowe. Jak najlepiej nie patrzeć, czy istnieje rozwiązanie, ale powiedzieć więcej o tym rozwiązaniu. Jest momentalnie kupowane. Volvo teorie sparowania od razu, zatrudnia. A ostatnio machine learning. Machine learning to się wkłada informacje i je się ulepsza. Mamy te specjalności i mamy profesjonalne. No ja mówię, że ja nie wiem. Nie, to chciałem też wyjaśnić, bo ktoś z Państwa, widzę profesorów z informatyki, wielu zresztą i nie tylko, także w zakresie na pewno big data i machine learning i wielu, wielu aspektów szeroko rozumianej informatyki, czy nauk informacyjnych, informatycznych, jak się różnie nazywa, są modele. Nasze przykłady za chwilę powie pewnie więcej profesor Musielak, są takie, że trudno nie stosować matematyki do chemii koloidów, do opisu matematycznego procesów koloidalnych, od Smoluchowskiego przede wszystkim i tak dalej, słynny chemik, ale bez matematyki, właściwie to trzeba kończyć co najmniej dwa kierunki, matematykę i chemię, żeby te procesy opisać. Modelowanie procesów chemicznych, termodynamicznych, no bez matematyki. Przeprowadza się modelowanie matematyczne, a później weryfikuje się eksperymentem. Odwrotnie można robić, ale nikogo na to nie stać. Tak, żeby dopasować model matematyczny do eksperymentu, z reguły jest odwrotnie. Bardzo proszę. Ja muszę tak stawić tej kwestii troszeczkę, bo wyglądało w ten sposób, że matematykę w dużej części równolegle z fizyką tworzyli ci sami ludzie. Tylko teraz musimy się cofnąć do końcówki wieku XVII i wiek XVIII przejść, czyli tam się pojawia Newton, tam się Leibniz, później pojawi Bernoulli, cała rodzina, o której też chciałem wygłosić wykład, ale w końcu wybrałem ptaki, coś trzeba wybrać. Oprócz tego jeszcze mamy cały zestaw, potem jeszcze Eulera mamy. To wszystko to są fizycy, matematycy gdzieś tam na połączeniu, ale w pewnym momencie matematycy się, można powiedzieć, wydzielili z tej grupy, poszli ścieżką własną i już wtedy nie mówimy o tym, że jakby ten duch, który idzie w stronę matematyków, to jest od tej strony praktycznej. I teraz my, bo ja nie jestem matematykiem, ja jestem praktykiem, idziemy za matematykami, czyli za nami w tej chwili, pozwolę sobie tak powiedzieć kolokwialnie, staramy się nadążyć i zastosować. Ja jeszcze nie Sobolewa, nie poznałem ich na studiach, ale gdy rozpocząłem pracę jakoś z metodą elementów skończonych, to puch, same wleciały, koniec. I to były zwykłe obliczenia, już musiałem je znać. I tak dalej, i tak dalej. Można cały zestaw różnych rzeczy popatrzeć, które my idąc za wami. I tylko jest kwestia taka, czy my jeszcze was widzimy na horyzoncie, czy już nie. Właśnie. Czy my jeszcze was widzimy na horyzoncie, czy już jeszcze nam tak uciekli, że my nie jesteśmy w stanie nawet was zobaczyć na horyzoncie, już nie mówię o dogonić, bo to inna kategoria. Jeszcze jest cała grupa jakby badaczy, znaczy nie jakby tylko badaczy, którzy charakteryzują materiały i ich defekty, właściwości opisami matematycznymi czy różnymi układami. Jeszcze rektor Sumerka tym się zajmuje, wykorzystuje potężnie matematykę. I chciałbym tylko wspomnieć o tym, żeby nie różnić czasami kogokolwiek w tym zakresie, że matematyka czysta ma być oddzielnie i że nie ma styku matematyki, fizyki z innymi dyscyplinami. To jest tylko kwestia chęci działania na pograniczu właśnie czystej matematyki, matematyki stosowanej, fizyki stosowanej i tak dalej. Także to się dzieje. Bardzo proszę, profesor Wojtkowie. Jeśli można, w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą było powiedziane, uogólnienie tych cytatów, które się pojawiały, myślę, że to, co powiedział Galileusz, jest świetnym.
ile przyrody zapisana jest językiem matematyki i jak długo tego nie rozumieliśmy, ta księga pozostawała przed nami zamknięta. I nie tylko nauki techniczne, ale wszelkie nauki, dla wszelkich nauk, moim zdaniem matematyka jest fundamentem, bez którego dzisiaj nic nie da się zrobić. A teraz pytanie, jeśli można. Czy istnieje coś takiego jak losowe przestrzenie pana? Tu się dowiedzieliśmy, że oprócz przestrzeni, w których argumentami są liczby, mogą być również liczby zespolone. Czy mogą być również zmienne losowe? Tak, tak, tak? Oczywiście. Zmienna losowa jest szczególnym przypadkiem funkcji mierzalnej. Mamy wtedy przestrzeń na miarę skończoną i zmienne losowe są odpowiednikiem funkcji mierzalnych. Także to ten obszar jest oczywiście. Czy ktoś u nas się tym akurat zajmuje? U nas w sensie tu w Politechnice albo tu w Poznaniu? Badaniem różnych związków zmiennych losowych, tak? To w naszej grupie, z tego co wiem, to nie wiem, może profesor Maligranda kiedyś to robił. Tak. Ja jeszcze dodam odnośnie tego pytania, odnośnie zastosowania trochę z historii, ponieważ padła tu historia. Więc zwykle matematycy mówią jak Felix Klein, który do Gettingi, czyli Mekki matematyków do 1933 roku sprowadził Hilberta, to jest matematyk. Nie. Felix Klein był matematykiem, ale jako jeden z pierwszych w Europie założył Instytut Matematyki Stosowanej. Był w stanie przekonać przemysłowców, że takie coś ma sens. Trwało to 10 lat, ale był pierwszym na początku XX wieku, gdzie w Gettingze powstał Instytut Matematyki Stosowanej pod Felix Klein, był pierwszym szefem. To jest początek XX wieku. Wszystko w Państwa rękach, żeby to zrobić w Politechnice. Żeby ten Instytut Matematyki był Instytutem Matematyki Stosowanej i nie tylko. Matematyka jest nauką techniczną potrzebna, bo tu padło, że może nie znamy, może się nie znamy, nie wiemy, kto ewentualnie czegoś potrzebuje. Cała masa ludzi uprawia metody numeryczne. Tutaj już padło, że oczywiście każdy musi tam z przestrzeniami Sobolewa być za pan brat, ale no, są zadania, które, czy problemy, które numerycznie próbujemy rozwiązać, natomiast analitycznie albo udowodnić, że rozwiązanie istnieje, a jeszcze nie daj Boże, że ma być jednoznaczne, to jest nam szalenie trudno. Ten tutaj może nieraz dysonans z matematykami polega na tym, że matematycy często biorą pod uwagę, jak udowodni, że rozwiązanie istnieje i jest jednoznaczne, to jakie ono jest, to niech to towarzystwo tam z tych nauk technicznych sobie liczy, niech sobie coś zrobi. Wielokrotnie się o takie rzeczy odbijałem, są problemy oczywiście opisane równaniami różniczkowymi. Jakieś dowody można znaleźć, że problem początkowy jest ewentualnie do udowodnienia, że prawdopodobnie istnieje rozwiązanie. Jeśli jest jednowymiarowy w naszych przestrzeniach, to może nawet ten dowód jest taki czytelny do końca, ale my rozwiązujemy problemy początkowo brzegowe. No i oczywiście okazuje się, że ten brzeg stanowi duży kłopot. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby wierzyć, że rozwiązania, które otrzymujemy, a bawimy się zadaniami, które mają miliony stopni swobody, że one są zbieżne do rozwiązań, które ewentualnie można by liczyć, że są analityczne, czy byłyby dokładne. To jest zadanie dla matematyków i w zasadzie to jest, musimy sobie nawzajem zaglądać w swoje warsztaty, bo w tym momencie jesteśmy w stanie coś zrobić razem. W przeciwnym przypadku będzie tak, że właściwie tu to zdanie Steinhausa, inne jest też ciekawe, jakie jest największe osiągnięcie matematyczne Steinhausa. Oczywiście, ja przemieciłem to. Nawet słyszałem z jego ust kiedyś, wtedy jeszcze krótko przed śmiercią, w 72 roku zmarł. To zawsze będą się te światy rozjeżdżały i wtedy będziemy mówili, no tutaj ci sobie intelektualnie wymyślają różne rzeczy, ale właściwie o tej aplikacji nie ma. Troszkę tej sytuacji, o której tu wspominaliśmy, mówiąc o dziegciu, są również winni matematycy, że powinni umieć sprzedać to, do czego to jest potrzebne, bo normalny zjadacz chleba, który płaci podatki i chciałby to wspomagać, to on po prostu tego nigdy w życiu nie będzie wiedział.
część osób, które są mniej z matematyką związane niż matematycy, to też dzisiejszy wykład, no mogła tak sobie posłuchać, że jak za szybko się za dużo pojęć wprowadzi, no to wiadomo, że już tam od pewnego momentu mogli niektórzy nie słuchać. Także ta promocja matematyki to też jest bardzo ważny punkt. A w uczelni technicznej, tak jak rektor mówi, to jest ważne, że my musimy ze sobą współpracować i musimy się znać, jakie są nasze warsztaty, w czym matematycy mogą rzeczywiście jeszcze inspirować dalsze działania. Ludzie tutaj wykonują różne granty, których dużo matematycznych problemów mają i uważam, że bardzo często zdarza się, że ograniczają się do matematyki jeszcze najdalej z XVIII wieku, a tej nowszej już raczej nie. I to jest to miejsce, gdzie matematycy koniecznie powinni ingerować, ale to jest mówienie o interdyscyplinarności naszych działań, które powinny no, rzeczywiście być robione wspólnie. Tak, tyle uwag. No, tak jakie wyzwania mamy tu przez te piękne maski, tu widzę pana Ziglera, dobrze teraz poznaję, tak? Może źle, nie, może źle, to przepraszam. Nie. To kolega Ziegler liczy takie rzeczy w zakresie mechaniki de facto, czy zachowania odpowiednich, na przykład śmigieł, czy innych w trudnych warunkach. Będziemy też liczyć może takie, które są w atmosferze tego słynnego Marsa, gdzie więcej niż 95% jest CO2 i w różnych kierunkach, kiedy mają się poruszać te śmigła i zachować stabilność. To takie wyzwania są, z którymi się boryka nie tylko NASA i nie tylko takie zespoły. Wiele jest takich płaszczyzn i mam nadzieję, że dzisiaj ten wykład, który jest też transmitowany, bo nie wszyscy mogą być, zwłaszcza przez pandemię. I tu bardzo Państwu dziękuję, że jesteście na tej sali i są na pewno osoby, które się łączą zdalnie. No, powinien być właściwie tym miejscem, żeby porozmawiać, podzielić się informacjami. A żeby jeszcze było może lepiej, to chcemy robić seminaria doktoranckie ogólnouczelniane z promotorami, dobrze, żeby też przyszli i przedyskutować to, co się dzieje, bo nie zawsze wiemy, co dzieje się za ścianą, czy w innym pokoju i tak dalej, ale niestety ostatnie 2 lata zmagamy się trochę przyziemnymi rzeczami, czyli z tą pandemią. Czy są jeszcze jakieś pytania, szanowni Państwo? Skoro nie ma, to bardzo... Ja przepraszam, bardzo proszę. Pan chyba mnie wspomniał. A, pan, okej, przepraszam, tak, przez te maski, jestem. No właśnie, okej, jest kolega na z trochę zmęczonym gardłem, bo dzisiaj strasznie dużo dydaktyki. Ale w kontekście szeroko poruszonego do tematu współpracy, interdyscyplinarności, nauka rozwija się w takim kierunku, że każda dziedzina staje się coraz potężniejsza i idzie specjalizacja, w efekcie coraz trudniej jest utrzymać kontakt. My na przykład w tej chwili tu z koleżanką Natalią będziemy, też wiemy, że to jest Pana inicjatywa, w dużej mierze będziemy na spotkaniu we wtorek. My już w tej chwili jesteśmy po wielu rozmowach, akurat z Wydziałem Informatyki. My uderzamy, pracując z maszynami przepływowymi, uderzamy o problem modelowania turbulencji. Rzeczy, które wynikają z równania Navier-Stokesa, najstarszego z 7-milenijnych zagadnień, do dziś uznawanego za wielki problem. I kiedy uderzyliśmy o ścianę tego, co jesteśmy w stanie modelować deterministycznie, właśnie będziemy teraz rozwijali metody związane z machine learningiem, w jaki sposób modelować ten sam natężenie Reynoldsa. I wydaje mi się, że ta inicjatywa jest świetna i nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy zrobili z tego na Politechnice zwyczaj, że robimy międzywydziałowe inicjatywy na zasadzie spotkajmy się, ja nie jestem matematykiem, a ja niestety przez to, że pracuję z płynami, musiałem się bardzo dużo matematyki nauczyć. Do dzisiaj ile razy czytam o czymś, co determinuje wyniki mojej pracy, uderzam o to, że kurczę, gdybym tylko ja tej matematyki miał w życiu więcej. I jeszcze się nigdy nie spotkałem z tym, żebym się czuł matematycznie dostatecznie wykształcony, żebym bardzo chętnie nauczył się w temacie więcej. No to jest dowód, że mówiłem trochę prawdy. Ja jeśli można do tego, to jest coś intelektu ograniczone. Tak jest. Biologicznie właśnie. Jeśli mógłbym coś dołożyć, Michał Malentowski. Tutaj zgadzam się z przedmówcą. Ja akurat byłem studentem też profesora Kolwicza. Bardzo dobrze wspominam zarówno profesora Kolwicza, jak i na pierwszym stopniu doktora Dawidowskiego. I ta matematyka, przynajmniej z mojej perspektywy, to już było 10 lat temu, świetnie się uczestniczyło w tych wykładach i na tym poziomie studenckim bardzo dużo z tego przynajmniej osobiście wynosiłem. Aczkolwiek na tym etapie doktoratu właśnie czegoś takiego brakowało. Więc ta inicjatywa, o której tutaj
panowie mówią, wydaje mi się, że dla przyszłych doktorantów to może być coś naprawdę dobrego. Tak jest, czasami patrzymy, co się robi gdzieś tysiące kilometrów daleko, a obok mamy nie mniej dobre pomysły i no jeszcze można by powiedzieć, że do niej się chodzi. Więc... Ja się jeszcze chciałam zapytać, czy z perspektywy różnych nauk, niekoniecznie matematyki, istnieje jakakolwiek nauka lub jakakolwiek rzecz, której nie da się opisać za pomocą praw i wzorów matematycznych? Przybliżenia i tak dalej, czy się opisuje precyzyjnie, czy się opisuje przybliżeniem, no ale to pytanie jest właściwie. Ja może bardzo odpowiem szerokie. Na to pytanie. Bardzo proszę. Tak, istnieje i zachęca do cytatu Steinhausa. Tam jest odpowiedź na Pani pytanie. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeśli można, druga podpowiedź. Michał Heller również udziela odpowiedzi na to pytanie w swoich pracach. Tak, polecam. Kręgu doktor nauki i wiary. Polecam. Tak, jak być uczonym, takie pozycje. Zresztą doktorat, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ksiądz Michał. Ale tak właśnie nawiązując jeszcze do tych praktycznych zastosowań matematyki, to może na koniec taka refleksja, przynajmniej jak ja obserwuję, matematyka znacznie bardziej wyprzedza te intelektualne problemy, które Państwo rozwiązujecie w tej chwili. No daj Boże, że za 20-50 lat będą wykorzystane. Bo chociażby no, teoria grafów, w której też nasi uczeni mają duże osiągnięcia, to były gdzieś tam do XVIII wiek, nie? A takie zastosowanie praktyczne teorii grafów, no to dopiero XX wiek. Także matematyka znacznie wyprzedza. Z reguły pewnie niewielki obszar jakichś wyników teoretycznych znajduje zastosowanie z uwagi na te różne uwarunkowania, o których mówiliśmy, z uwagi na odległości pomiędzy dyscyplinami i tak dalej. Bardzo proszę. Sportowcy skaczą z wyż, skaczą w dal. Nikt się nie pyta, jakie jest zastosowanie. Matematycy też mogą. Czemu to robicie? Czemu te problemy? No bo są, bo one istnieją. Na ten temat różne żarty mogą być. Ja no nie chcę dalej. Jak polecieli balonem i było w nocy, potem lecą nad ranem i nie widzą, gdzie są. Pytają tego, co przechodzi na dole, gdzie my jesteśmy? Ktoś spojrzał, jesteście w koszu pod balonem. Pan chyba jest matematykiem. No tak, bo odpowiedź jest bardzo precyzyjna. Tylko i tak dalej. Szanowni Państwo, proponuję jeszcze raz podziękować Panu Profesorowi za zachęcam do udziału w następnym wykładzie profesora Musielaka i w kolejnych wykładach. I właściwie to nie zachęcam, tylko zobowiązuję, żeby tworzyć dyscyplinę matematyka. A jak nie będzie tej chęci, no to będzie układ zespergowany. Dziękuję bardzo.